Rozmowa dnia. A pierwszym gościem wtorkowych sygnałów nie jest pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Od razu gratuluję, został pan posłem na kolejną kadencję z Pomorza. Gratulacje, panie pośle. Dziękuję bardzo, to już szósta. Ale to było bodaj 100 głosów więcej od następnego Tadeusza Cymańskiego. Tak, bardzo mi szkoda, bo Tadeusza Cymańskiego bardzo cenię i liczyłem na to, że będziemy mieli 4 mandaty, że obaj zmieścimy się w Sejmie, ale chyba jednak to się nie uda. I piękny wynik Kacpra Pałażyńskiego, tak? Ponad 100 tysięcy głosów, ewidentna lokomotywa naszej listy. Dobrze, teraz pytania już czysto polityczne. I co teraz? Kto będzie rządzić po wyborach? Pierwsza próba będzie podjęta przez nas. Ufam, że prezydent zgodnie z zapowiedziami dotrzyma obyczaju politycznego, który się wytworzył po uchwaleniu konstytucji w 1997 roku, że prezydent zgodnie z konstytucją powierza misję tworzenia rządu liderowi zwycięskiego ugrupowania, czyli nam, bo my wygraliśmy te wybory i to jest zresztą sukces niebywały w historii Polski, w tym sensie, że trzecie wybory z rzędu, ósme wybory z rzędu, jeśli chodzi o wszystkie kategorie wyborów, no i utrzymanie stanu posiadania po dwóch bardzo ciężkich kadencjach. Pandemia, wojna na Ukrainie, inflacja, kryzys energetyczny i tak dalej, i tak dalej. Utrzymanie stanu posiadania. Przypomnę, że po dwóch kadencjach Platforma Obywatelska miała 24 chyba procent, a my 37. Po dwóch kadencjach, bardzo ciężkich kadencjach. Więc wygraliśmy. Do większości rządowej to brakuje nam oczywiście mandatów, ale próba na pewno zostanie podjęta, jeśli prezydent powierzy nam w tym pierwszym etapie misję tworzenia rządu. Stan posiadania utrzymaliście, jeśli chodzi o procenty, jeśli chodzi o liczbę bez względu głosujących, natomiast przy obecnej mobilizacji wyborców oznacza to, że macie 35%, nieco ponad 35%, ale tylko 194 mandaty, do większości potrzeba 231, czyli brakuje około 40 mandatów. Marszałek Terlecki mówi, że będzie próba utworzenia przez was koalicji, choć trudna, to są jego słowa. Z kim ta koalicja? No to już kwestia kierownictwa mojego środowiska politycznego, ale deklaracja jest taka, że jesteśmy gotowi rozmawiać z każdym, kto podziela naszą wizję ambitnie rozwijającej się Polski, tak jak to wyglądało w ostatnich 8 latach, z istotnym komponentem ambitnej polityki społecznej, istotnym komponentem ambitnej polityki bezpieczeństwa, zwłaszcza w dziedzinie zbrojenia się i powiększania siły militarnej Polski i opierania się różnym presjom związanym z wprowadzaniem ryzykownych czy niebezpiecznych polityk, na przykład paktu migracyjnego, czy też na przykład dziwnych i ryzykownych reform w Unii Europejskiej, które na przykład zakładają likwidację weta w Unii Europejskiej. Za tydzień zresztą będziemy mieli sprawdzian już w Parlamencie Europejskim, kto jaką postawę w tej sprawie przyjmuje. A to jest kwestia absolutnie zasadnicza, bo to jest odpowiedź na pytanie, kto jest za utrzymaniem suwerenności Polski, a kto za jej zwijaniem. Więc zobaczymy, jak poszczególne środowiska polityczne w Parlamencie Europejskim się w tej sprawie zachowają. To też będzie jakiś sygnał, jak będą ewentualne rządy, czy nasze, czy naszych sklejonych oponentów w tej sprawie się zachowywać. No właśnie tak patrzę, z kim moglibyście rządzić. Lewica odpada, Koalicja Obywatelska odpada. Chyba PSL i chyba Konfederacja. Konfederacja ma za mało głosów. Zresztą duża część konfederatów była mocno przeciwko wam. No, a lider, nie lider, tylko rzecznik PSL-u mówi o was w bardzo brzydkich słowach. Próba może być podjęta z każdym, ale też nie jestem naiwny. Wiem, że wszystkie te trzy sklejone koalicje, które, za którymi stoi 11 partii, one aspirują do rządzenia Polską, co oznacza jednak jakiś element chaosu. No ale tak już jest, że 11 partii się zwarło w trzech grupach koalicyjnych. Rzeczywiście obiecywały swoim elektoratom odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy i takie tam są emocje. Więc przypuszczam, że będą musieli to uwzględniać, właśnie te emocje. Niemniej naszym obowiązkiem jest podjąć taką próbę zrobienia rządu bezpiecznego dla Polski i taką próbę podejmiemy. Lewica, Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga mówią, że chcą już utworzyć rząd, że praktycznie się dogadują w tej chwili, mają większość i apelują do prezydenta, by nie zwlekał i nie spowalniał całego procesu. Co pan na to? Prezydent ma prawo zachować się tak, jak to opisuje konstytucja i mówił, że obyczaj polityczny związany z konstytucją zachowa, więc liczę na to, że nam zostanie powierzona misja tworzenia rządu. Jeżeli będzie rząd stworzony przez obecną opozycję, jak pan sobie wyobraża kohabitację z prezydentem?
na pewno będzie sporo też chaosu i w tej sprawie, jeśli chodzi o współpracę najwyższych organów władzy państwowej. Prezydent wywodzi się z naszego obozu politycznego. Oni wobec tego obozu są bardzo niechętni, z różnym natężeniem, ale jednak. Więc mogą być napięcia, mogą być spory, mogą być, no wiadomo też jak Donald Tusk, lider głównej siły opozycyjnej, wyrażał się o prezydencie, chyba nawet nie warto tego powtarzać w czasie kampanii wyborczej. W sposób też knajacki, jeśli chodzi o język, więc to nie wróży niczego dobrego, zwłaszcza w sytuacji, kiedy sytuacja bezpieczeństwa po prostu jest tak poważna, wokół Polski również, że powinniśmy raczej liczyć na bardzo dobrą współpracę wszystkich organów władzy państwowej. Być może tak niestety nie będzie. 4 lata temu 235 posłów, teraz 194, jeżeli te wyniki się utrzymają, bo nie ma jeszcze oficjalnych pełnych, 40 posłów mniej. Dlaczego? Jakie wnioski? Ale też 8 milionów chyba ludzi, czy 7,5 za nami zagłosowało, czyli mniej więcej tyle, ile było. Tak, ten stan jest utrzymany. Tak, tak, tak. To raczej należy się zastanawiać, dlaczego zmobilizował się elektorat nam negatywny, bo myśmy zadbali o własny elektorat, żeby go mieć. On jest. I mówię, po takich ciężkich dwóch kadencjach, jednak mamy bardzo wierną nam grupę wyborców, która daje nam pierwsze miejsce w rywalizacji wyborczej. To jest dobry prognostyk. Natomiast dlaczego też do dalszej działalności politycznej? To jest pytanie o mobilizację, dużą frekwencję tak naprawdę. Tak, o mobilizację, dużą frekwencję i mobilizację chyba raczej negatywną, bo ona była... Ta duża frekwencja cieszy, oczywiście to każdy się cieszy, jak jest duże zaangażowanie obywatelskie, mnie to też cieszy, ale trzeba też jasno powiedzieć, że prawdopodobnie w dużej mierze to była mobilizacja z powodu emocji negatywnych. Przez co wywołana? Przeciwko nam. Mhm. Przez co wywołana, pana zdaniem? No, przez mobilizację tych wszystkich, którzy żywili się po prostu niechęcią, czy czasem nawet nienawiścią do nas i tym zarażali niestety duże grupy społeczne. Wiem, że wasze wewnętrzne sondaże jeszcze 2 tygodnie przed wyborami mówiły coś takiego, że trzecia droga jest na granicy wejścia do parlamentu, czy do Sejmu, czyli balansowała na granicy 8% tego koalicyjnego progu, a tu proszę ponad 14 punktów procentowych. To jest dla mnie zaskoczenie, przyznaję. Też przewidywałem i myślałem, że będzie trudno przekroczyć próg tej koalicji trzeciej drogi. Tymczasem wynik jest zaskakująco dla nich dobry, co moim zdaniem świadczy o tym, że jednak mamy do czynienia z dosyć dużą kategorią wyborców niezdecydowanych, którzy do końca, do ostatnich chwil zastanawiają się nad tym, na kogo zagłosować. I wydaje mi się, że dużą część, może nawet większość tych niezdecydowanych właśnie przygarnęła do siebie trzecia droga. Trzeba to brać pod uwagę przy następnych wyborach. A słaby wynik Konfederacji skąd się wziął, pana zdaniem? Moim zdaniem po pierwsze z tego, że ludzie zauważyli, że nie mogą w 41 okręgach wyborczych wszędzie zagłosować za Mentzenem albo za Bosakiem, tylko mają jakieś dziwne nazwiska, ludzi o dziwnych poglądach, o których albo nic nie wiedzą, albo jak się dowiadują, to czasami włos się na głowie jeży. Więc nagle się zorientowali, że czasami po prostu tam są jakieś dziwne postaci stojące za tym środowiskiem politycznym w konkretnych okręgach wyborczych. Drodzy słuchacze, to jest rozmowa z panem Mirosławem Selinem, wiceministrem kultury, ciąg dalszy w internecie, czyli na stronie Jedynki oraz w naszych mediach społecznościowych. Panie ministrze, czy jest jakiś wymiar geopolityczny tych wyborów? Jest, dlatego że no, nie jesteśmy jakąś tam autarkią polityczną, tylko w strukturach międzynarodowych funkcjonujemy. I dlatego myślę, że z dużą uwagą obserwowano te wybory w stolicach na przykład Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, w Rosji. Więc to nie można od tego abstrahować i zwłaszcza elity lewicowo-liberalne, bardzo mocno zaangażowane i ingerujące wewnętrzne sprawy Polski od 8 lat, te z Unii Europejskiej oczywiście, pomagające naszej totalnej opozycji od 8 lat różnymi instrumentami i tymi rezolucjami w Parlamencie Europejskim, których nikt chyba nie zliczy z ostatnich 8 lat, ile ich było, i tym blokowaniem pieniędzy z KPO, żeby polskiej opozycji pomagać w, no można powiedzieć kolokwialnie, w grillowaniu prawicowego polskiego rządu.
Z tego też względu to wszystko było obserwowane, bo my też byliśmy pewnym punktem odniesienia dla konserwatywnych czy prawicowych środowisk w Europie i nas też obserwowano jako pewną nadzieję, a te elity lewicowo-liberalne raczej zmierzają do monopolu politycznego w Unii Europejskiej i nas, te wszystkie środowiska konserwatywne czy prawicowe, nazywając populistami, chcą nas po prostu z życia politycznego wyeliminować. Dlatego to wszystko było uważnie obserwowane. Jeszcze pytanie o wybory samorządowe, które odbędą się w przyszłym roku. Ten wynik z niedzieli będzie rzutował na ten wynik wyborów samorządowych, pana zdaniem? Na pewno może rzutować, ale oczywiście do tych wyborów pół roku jeszcze wiele się może zdarzyć, bo ja w ogóle przewiduję, że ta kadencja, jeśli będzie czteroletnia, bo to też nie jest przecież pewne, ale jeśli będzie czteroletnia, to ona będzie obfitować w różne gwałtowne zwroty akcji. To nie jest takie pewne. Znaczy, zaczyna się normalna gra polityczna, wiele środowisk, nikt nie ma większości, więc mogą być różne zwroty akcji, jeśli chodzi o w przyszłości też, o klejenie jakiejś koalicji, czy większościowego rządu, nie tylko w tym pierwszym rozdaniu, więc przez te pół roku się może jeszcze wiele wydarzyć, wiele też będzie takich odsłon prawdy na temat tego, kto za jakimi interesami stoi i przez te pół roku na przykład może się okazać, że jeśli naszym oponentom dzisiejszym uda się stworzyć rząd, że różne ostrzeżenia, które myśmy do społeczeństwa słali w tej sprawie, co oni mogą wyrabiać, mogą się niestety ziścić i wtedy myślę, że to może się też przełożyć na wynik wyborów samorządowych w marcu. Drodzy Państwo, dochodzi pół do ósmej. Naszym gościem był pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Dziękuję i dobrego dnia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.